Witajcie na naszym kanale. Dzieciaki testują w kolejnej recenzji. Dzisiaj będzie to lalka Barbie, brokatowe włosy. Pierwsze wrażenie, jakie odniosłam po wyjęciu tej Barbie z opakowania, a trzeba zaznaczyć, że to jest nasza pierwsza Barbie, pierwsza kupiona Martynce. I pierwsze wrażenie po wyjęciu z opakowania to było takie, że to jest po prostu tandeta. Mam jeszcze swoje lalki Barbie, one mają grubo ponad 20 lat, czy coś około tego, i one są gumowe. Mają gumowe ręce, gumowe nogi, które tak charakterystycznie przeskakiwały, lekko można je było zginać, tak samo w łokciach, jak i w kolanach. To jest plastik, lekki, delikatny plastik w porównaniu do tych Barbie właśnie, które mam, moich, z mojego dzieciństwa. To jest po prostu tandeta, no nie da się ukryć, bardzo się pogorszyła jakość tych lalek. Jakoś nie zbieramy jeszcze Barbie za bardzo, to jest w sumie nasza, teraz już obecnie mamy 3 z tych, powiedzmy, dzisiejszych lalek Barbie. Dwie pozostałe też u nas zobaczycie za jakiś czas, ale ich akurat nie porównuję, bo one są grające, śpiewające, ruszające się, więc są trochę inaczej wykonane. To jest właśnie taka zwykła lalka Barbie, która nic nie robi, która ma jakieś tutaj w zestawie różne rzeczy i jest wykonana tandetnie, jak dla mnie, porównując do lalek sprzed lat. Ma na szyi naszyjnik, który można bardzo łatwo zdjąć i zgubić, dlatego Martyna go nie używa, bo ciągle spada, denerwuje ją ten naszyjnik. I ma fajną, taką brokatową sukieneczkę. Włoski trochę potargane, bo rozczesać tą lalkę to jest po prostu koszmar. Nie cierpię czesać lalek, dlatego robię to w ostateczności. Teraz akurat robiłyśmy jej na włosach brokat, więc jest potargana. Zaraz zobaczycie efekt na drugiej stronie włosów, ale jeszcze powiem, co jest w zestawie. Mamy taki element plastikowy, w niego wczepiamy jej włosy, tutaj zamykamy i w środku robimy brokatowe włosy. Mamy dwie takie maciupeńkie spineczki, 3 gumeczki, grzebyk, brokat, 2 niebieskie, 2 fioletowe, 3 różowe i arkusz z naklejkami. Jak widzicie, za dużo tutaj nie robiłyśmy, bo na razie tylko 3. I niestety powiem Wam, że ta lalka to jest jakaś pomyłka. To jest po prostu pomyłka. W życiu nie idzie uzyskać efektu, jaki jest chociażby w instrukcji pokazany, jaki jest pokazany w telewizji, w reklamach, w internecie. Nie udało nam się tego zrobić, bo po tych 3 próbach byłyśmy już po prostu tak zdenerwowane, zirytowane, że już nawet tego więcej nie dotykamy. Martyna na pewno będzie sobie robić, bo dla niej to jest zabawa, ale efekt jest kompletnie niezadowalający i nie warto wydawać na tą lalkę tylu pieniędzy, ile ona kosztuje. My wydaliśmy na nią coś około chyba 80 zł, to było jakiś czas temu. Ile teraz kosztuje, to Wam wkleję link w opisie filmu, będziecie mogli sobie aktualne ceny sprawdzić, bo nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten filmik, dlatego wrzucę link do strony, gdzie są na bieżąco aktualizowane obecne ceny. No i tak, zaraz Wam wszystko pokażemy, jak się na tej lalce robi. Martynka Wam pokaże. Już wyjęłaś brokat? Pokaż, niebieski, tak? To jaki wzór robimy? Gwiazdy. Które? Te gwiazdeczki? Są tak. Takie same chyba, co? Wszystkie. No spróbuj urwać. Tak. Tutaj urwiesz. Przeniesiemy się na chwilę tu. Martyn cię urywa. Au, nie mogę. Pokaż. Jest. Nawet trochę za daleko się udarło. Pokaż, pokaż, poczekaj chwilę. O, teraz urywaj. Ja trzymam. O, jest super. Tu mamy jeszcze inne brokaty. A my używamy niebieski, tak? I pokaż lalkę. Jak? To naklejamy na włosy. Ona jeszcze ma tutaj fragment innego brokatu. No, poczekaj, wiesz co? A zapomniałyśmy zrobić
jej włosów. W tym takie mamy haczyki i musimy te clips, jakby to nazwać, nie mam pojęcia. Od spodu jest taki plastikowa deseczka. A od tej strony mamy takie dwa zaczepy, też plastikowe. One muszą się spotkać ze sobą właśnie w tym miejscu, żeby się zaczepić. I teraz tutaj mamy pole do pracy. Lalka leży, Martyna robi, naklejasz gwiazdeczki. Tak? Już odkleiłaś. I teraz to trzymamy. Pocieraj góra, dół. Mocno pocieraj, pocieraj. Mama, no. Naszyjnik i takie kółeczkowe. Następnie trzeba będzie odkleić, aby uzyskać najlepszy efekt. Ostrożnie zdejmuj papier, sprawdzając, czy wzór się przeniósł. No, zaraz to zobaczycie, jak to wygląda. Następnie tutaj mamy ten brokat. Pokaż, czy on się nam jeszcze będzie brokacił. I przykładamy do tych poklejonych tego kleju na włosach właśnie ten brokat. I powinien nam wyjść taki wzór. Niestety jest to do niczego. Chyba już nam coś czuje się nie odklei. Ale no nic, odkleimy. I spróbujesz sobie zrobić tym brokatem. No, kompletnie nic się nie stało. Gwiazdki zostały. Tutaj klej, nadal się klei. A nie powinno. Muszą być takie. Widzicie, co nam wyszło? Prawie nic nie widać, prawda? Bo nic nie wyszło. Więc jak już widzieliście na filmie, na części nagrywanej z Martynką na jej włosach, nic kompletnie nie widać, żadnego wzoru, jaki miał być. Ja Wam jeszcze pokażę tutaj, jak to wygląda. Klej się trzyma koszmarnie. Nawet jeżeli coś tego kleju się przyklei, szczerze mówiąc, poprzednim razem wyszło nam to troszkę bardziej, ale też nie wychodzą kompletnie takie wzory, jakie wyjść powinny, jakie podobno mają wyjść. Są to po prostu bezkształtne jakieś tutaj takie wzory, niewzory, wypełnione brokatem. Mało tego, gdy lalce umyjemy włosy i zaczniemy ją czesać, to te włosy jej wypadają niemalże garściami. Jestem po prostu bardzo, bardzo rozczarowana jakością tej lalki Barbie i tym, że nie robi ona tego wszystkiego, co powinna według instrukcji. Nie wygląda wcale tak fajnie to brokatowanie jej włosów. I no, jest to po prostu wyrzucenie pieniędzy w błoto, moim zdaniem. Także ja nie polecam zakupu lalki Barbie brokatowe włosy. Jeżeli chcecie obejrzeć więcej naszych recenzji, bardzo Was gorąco zapraszam do przeglądania naszych playlist. Tam jest już całkiem sporo tych wszystkich filmów. Zaproszę także na naszą stronę, w opisie do niej link. Tam, jak już też mówiłam, link, gdzie możecie sobie zobaczyć aktualne ceny tej oto lalki, ale szczerze nie polecam. Subskrybujcie nas, polubcie nas na Facebooku, będziecie zawsze na bieżąco ze wszystkimi recenzjami. Pozdrawiam, do usłyszenia.